Cześć, siema, witajcie, z tej strony Mistradam 15 i witamy serdecznie na serii Sąsiedzi. Jest ze mną Tanas. Dzień dobry. Boluś. Good morning. I mój piękny zestaw, oj, ale szybko biegłem, że nawet bym wpadł prosto w ten zestaw Farmtech Zasław i New Holland, czyli obiecana akcja. Kiszonka tutaj wlatuje na sam koniec, na biogazowni oczywiście, bo potrzebuję sprawdzić jedną rzecz. Dlatego jedziemy dzisiaj z chłopakami, akcja w trzech, akcja sąsiedzka, więc nie ma to tamto. Nie ma w domu. Sąsiada nie ma w domu, ale my tam ogarniemy wszystko. Na razie muszę sobie siebie ogarnąć, bo widzę, że wełna się nie mieści. No już tu muszę uciekać, bo żółte Ferrari jedzie. Lecimy na pole 138, jak dobrze pamiętam, bo... Nie wiem, to nie zawadził, bo tam kukurydza czeka na mnie, no i będziemy jeździć sąsiad. Dzień dobry. Ale ładnie rozświetlony. Elo. Jedziemy dalej, a pojedziemy sobie już normalnie. Prosto. Czy jest z nami drugi sąsiad? Nie ma z nami sąsiada? Gdzie ma sąsiad? Olo, sąsiad. Sąsiad z tamtej strony, ale git nawet wprawdzie, możesz tam stać. No i tam postawiłem sobie. Dobra, muszę... dobra. Znaczy wiesz co, Boluś, czy ja mam? Ty, wsiądź, znaczy podjedź z zestawem swoim i wsiądź, a ja tu już będę czekał, co nie? Postaw gdzieś ten zestaw sobie, o, na drodze to możesz zostawić. Dobra, tak, ja tu jadę na pobocze, żeby było. Nie wiemy ogólnie, jak to będzie wszystko wyglądać. Ja bym obciął poprzecznie, jak mordo. A nie w tą stronę? Kosimy? Raz przy razie? Tak, tylko że boję się, że jak ona by zauważy drzewo, to ona będzie do dupy później połowie pola zawracać. Aby był poprzeczniak? No nie wiem, no dobra, może. Nie, no tak znaczy jak... na razie to i tak jeden z nas będzie kosił, bo pracownika to szkoda tam. Szkoda, że nam się pierdzielić w tańcu, poczekaj morteczko. Ja sobie... to niezłe radio. Nie wiesz, ile metrów to ona miała? 7. Dobra, dziękuję. Albo 7,5, nie wiem. Teraz zaznaczę i się... 7,5. Czemu jedziesz tak wolno? Nie pamiętasz? A, 8 na godzinę to jest. Ile masz płatne bolek na sieczkarni? O, na sieczkarni to jest człowieku chyba 4 dychy? Czy 6? 6 dych chyba. No to ja tam ogólnie do sąsiada. Umówiliśmy się, że do Bolka akurat tu pojadę zasiać. Mu pomóc, jeżeli chodzi o zasianie, a Tanasa, jeżeli będzie chciał, to też mu pomaga z zasianiem. No, obornik. A jeżeli nie, to dam mu obornik nagrodę, tak? I będzie z głowy. Ogólnie tak, przyjechaliśmy jeden kawałek, ja mam już 8 ton. Więc chyba dobrze sypie. Tego mówiłem ci, że musimy takimi zestawami, bo praktycznie każda wróci po dwa razy i będzie koniec. No. A tak to będzie jeździć po jednym przyczepie albo... Czy ja mam i tak, nie mam jakieś mega duże te zestawy. Nie wiem, jakie wy macie. Nie, mordo, na 100% byś się nie wyrobił, jeżeli bym się zapełnił i ta nas by miał podjechać. Tutaj jeszcze pracownik ta nas może nam troszeczkę przeszkadzać. Liczę, że takich problemów nie będzie. Mogę w domu przecież. Mordo, nie wiem, czy ty tym zatorem to przyczepy szarpnie. Jak nie? Ja uciekam, kurde, żeby go nie, tutaj nie zdenerwować. Bo jak on się zdenerwuje, to może przestać siedzieć u Tanasa, tego byśmy nie chcieli. Z całego przejazdu mamy... Złapało, dobra, jedź Bolek. Okej. Z całego przejazdu mamy 12,5 tony, więc jest chyba spoko. Kada ma 64 obrotów. No tak, no tutaj to jest wszystko możliwe. Dobra, łapię, więc idziemy dalej. A ta z tyłu jest większa, więc tutaj będzie... na. No będzie trochę tych ton, a ja potrzebuję jak najwięcej tych ton, więc to mnie cieszy. A tym bardziej, że mamy siewy i teraz będę mógł przyspieszyć. Jak przyspieszę, to mi to ładnie sfermentuje. Z jednej strony... Więc to fajna sprawa i będę miał z głowy. Wiesz co masz zajebiste? Co to? Że masz pola na 31, 131, 132, 133, 134, nie? I będziesz mógł sygnowice tam lać z biogazowni. No i tam jeszcze będzie, dojdzie pole 130. No, także na opozdro. Ty będziesz miał tam tak z tym polem kozacko, że szok. No ale jeżeli wypali to, co ja myślę, no to może być grub. Jeszcze lepiej, tak? No ale na razie to nie wiem. Na razie nie wiem, zobaczymy. Ile ty masz procent? Ja mam 70. Na tej ostatniej. A na ostatniej to nie wiem, bo to się już złączyło wszystko. Aha, złączyło. Szkoda. Więc razem mam 70, więc tam nas myślę, że... Musisz już raczej przyjechać. Może już powoli się ruszać, bo... Musisz po połowie przejazdu gdzieś będzie końcówka. 8 na godzinę, powiem, jak jedzie się, to się jedzie o wiele wygodniej. Jest o wiele wolniej, wszystko się tak o wiele łatwiej robi. Przy tych 10 jednak nie zawsze. Kurde, to jest. Tak by było, właśnie chciałem ten poprzecznik, żeby... No to mówię, teraz możecie obkosić sobie... Oj, tak, bo ona nie chce łapać. O, dobra, złapała, jedź. Dignę.
bo już chciałem sobie właśnie w tą stronę, tym bardziej jak my kosimy. Ale możecie sobie teraz, jak no to będziecie robimy, w tamtą i z powrotem, to zróbcie ten jeden poprzeczny. No bo zawsze będzie zaraz na H puścić, nie? No jak zawalisz tego, Thanasa, no to tak, no to to już będziesz musiał, no nie masz innego wyboru. Więc my Thanas... Teraz pytanie, z 92-93%, jak ja mam jechać? Tu koło Thanasa w dół najlepiej. No tak, ja bym tu nas kuścił, koło Thanasa w dół i na w lewo później. I potem w lewo tamtą drogą. Dobra, 2, 1 i koniec, dobra. Ja już spadam. 32 tony miałem na swoim zestawie. Ciekawe, jakie chłopaki będą mieli zestawy. Bardzo mnie to ciekawi. O, ze 200, dobra, ja po prostu się nie będę się tu łamał. Nie, 200 to nie, ze 180. Mówisz, ile, myślisz, ile ton będę miał, tak? O, myślę, że ze 150, no ze 150 powinien ściągnąć tu. 150-180 ton. 30, u was może 30. Może nie, ty, bo sprawdź, ile pola wziąłeś, kurde. No jest trochę, ty, trochę. Ile chodzi ci? Ze 2, ze 42 tony ci wejdą? Nie, 30 coś. No to po tyle samo. No, ty nie masz najwyższych burt chyba, nie? Dobra, najwyższą, teraz to jest lekko cofnij, lekko cofnij. Będziemy poprzeczniak. Widzę, że tu jest droga. Ja mam najwyższą. Już na tylnym sypie gości. Jest droga, tu jest droga. Bardzo dobrze, że tu jest droga. Nie, obetniemy to, nie? Podwiedzisz dobra. Normalnie na post. Chcę sobie wziąć tam jedną minimapkę. Żeby on sobie później radził. Ale później staniesz, lekko cofniesz. Ogólnie Szmagalak tutaj nadaje, że będzie dysc. A jak będzie dysc, to będzie ciekawie. Też kalnia stanie i końcówka będzie. Nie będzie ciekawie, ale lecimy. Gdzie jest biogazownia? Ogólnie to jest pierwsza akcja z biogazownią na tej mapie, więc też chcemy sprawdzić, czy to wszystko zadziała, czy to będzie mi wszystko ładnie robić, czy ja będę mógł bez żadnych problemów, bez wykupienia biogazowni to zrobić. To by było też bardzo miłe. Oczywiście w tym odcinku też jak i ja, tak i sąsiedzi zarobimy pieniążki, bo sprzedam konie. Kolejnej części odcinka, wiecie? Już po akcji tutaj związanej z... jak teraz, ja pitoleserem muszę teraz tu skręcać i... tu? Podaj przyczepę. Czekaj, muszę ją załapać. O Boże, serio? Tu muszę skręcać i teraz tutaj jechać? Ale jajce, jaka droga porobiona. Nawet bym nie pomyślał, że to może być tak droga wykombinowana. Ale jest. Ważne, że jedziemy i jest super. Pamiętam, że na tempomacie ustawione 8 na no, to sobie pojechałem na tempomacie. Mogłem sobie jakoś tira wynająć. Takim tirem jakbym cisnął tutaj, to by było fajnie. Próbało go. Dobra, ty, obojętnie, obojętnie, że zaraz. Co, już macie pełne? Nie, no jeszcze nie. Nie, to ludzie. Luźno, powiem ci, nie, poczekaj, nie będzie czek... dużo tu jednak. No nie, no też tak wiesz, ja nie ty liczyłem. Ty może wywieziesz jeszcze jeden zestaw i to będzie ja koniec. Nie liczyłem jakoś mega, mega dużo. Dobra, ja zajmuję sobie tak to ten. Powiedzcie mi, czy jak wjadę, to mogę tu... Nie no, pokazuje mi się poziom uzupełniania na luzie tutaj. Najpierw pierwsza przyczepa i to będzie na lewą stronę sobie ustawimy. O, poczekaj, zaczyna się. Nie masz dostępu do tego terenu. Czyli jednak trzeba będzie wykupić ten teren. Ile? To robimy zrzutę. 60 tysięcy. 60 tysięcy. Bierzemy to na trójkę, czy... No chyba... Bo ja, no nie wiem. No ja będę woził, bo ja będę woził. Ty Thanas masz tą. O, deszcz zaczął. I uwaga, co się będzie działo. Ty Thanas nie, masz no już byś tak to nie mógł ten. Nie? No. To możemy się podpisać, ja kupię lepszą samozbierającą. Ty będziesz kosił, ja będę to i będziemy wozić obydwoje na biogaz. Sobie, no, co sezon. Także bierzemy na trójkę to. Czyli Adam, chcesz to wykup? Ja już zakupiłem, no nie miałem wyboru. A, dobra. Ja już wiesz, tutaj no to po 20 koła nam z koni mniej oddać i tyle. No dobra. Ej kurwa, Thanas. No. Poprzeczniak. 76%. No dlatego zrobił poprzeczniak. Będzie... Zobacz, on dopiero dojechał tam. By się może scypywał, jakby działała biogazownia. Zanim byście się w połowie drogi minęli. Ej, tu też jest niechawa, nie wiem czy nie jest za szerokie te mury są. Ciekawe czy w środku w murach nie jest. To taka mała kubka robi? Stop. Mi się zdaje, że jakby za mała trochę ta kubka była. Więc chyba będziemy dawać jednak na środek. Powiedz mi teraz, dawaj, ja mogę wejdzie. Tutaj... O, na o. tył. Dobra, dawaj. No i bo tu... Zresztą nie wiem. Nie, będę brał jednak normalnie, jak Pan Bóg przekazał. Będę tu bardzo jakoś się pchał na...
na te mury, bo nie wiadomo, czy te mury nie są Mówić takie, rozkę że tam na pierdziela od przenika. No nie, chyba nie powinno być źle. Dobra. 80, 90 w sumie. 90? Dobra, podjedźmy pod tą, podjedźmy koło. Nie jest źle. Albo dobra, chodź już tam na równo jeden. Dobra. No tam to wyłączmy. A to powiem wam szczerze, że biogazownia tutaj po grubości. To ja i tak spodziewałem się. To jest 60 tysięcy, nie? Ale to jest bardzo mały teren też, co nie? A nasza biogazownia od zera jest duży teren? No, na pewno większy jest od no, tego. No, tylko że no, na takie tereny mniej więcej jak biogazownia kosztują maksymalnie 60 tysięcy. A ile my tam w ogóle? 800. Co? Albo 700. 800 albo daliśmy na biogazownię? Tak, 600 albo 800. Taka, to pomiędzy tym a tym. Wiem, że pamiętam, na biogazowni zbieraliśmy bardzo długo i żeśmy się zastanawiali, czy się zwróci dosyć szybko. 99, dobra, bo tu się zmieściłem. 35 tun, tak? Może jechać. Zapominam, że tutaj tak. Jak mam jechać teraz? Tu. Szybko. Tak jak ja jadę, zobacz na minimapce. Ja się przestraszyłem, bo tu jest startak, nie? I kamerę miałem oddaloną i lekko w prawo przesunąłem i zaburczał, jakby niedźwiedź na mnie biegł. A to piła w tym. A to tak piła lekko złapało i tak wiesz. Mówię, ten pomocą wam 8 na godzinę. Ja to sama zrobiłem, więc na spokojnie tak można. Nie denerwuj się. Czemu on nie chce kosić? Bo jest a, mordeczko. Ty pracowniczka musisz puścić. A dobra, to wiesz co, ja już zaraz będę, więc ja pojadę. Już na spokojnie. Kurde, no już bym ileś to pobieram, no dobra. Znaczy ja wiem, czy tak dużo. Tak to będę stał. Czekaj Tanas. Puść mnie, bo ja jestem dobra, damy radę, zmieścimy się tutaj. Ja już jestem, wiesz, ja tu już capuję pod górę, Bolek, więc nie musisz się denerwować zbytnio. Gdzie po moim polu, ty? Świeżo zasiane. No to świeżo będzie zwałowane od razu. Na zakrętach zwałowane. Ale mocno ostro. No, trochę daje czadu. Ten już widzę, co Bolek robi, ja już widzę, co Bolek robi. To jest taki hachman, że nie poczeka tej minuty czy pół, tylko gdzie kawałek przejechał. Stoi tam, się opierdala, to leży tam po tym. Ej, powiem szczerze, że to ja i tak szybko zrobiłem ten zestaw. A gdyby nie to, że kupowałem, to bym na luzie zdążył, co nie? Dobra, już nie, wyskakuję, już siada. Dobra, ogień. O, tu pęto jego ulubiona rzecz, ogień. No powiem szczerze, że już trochę jest zrobione, więc no, ładnie, ładnie. No ale dobrze, z jednej strony już mamy, ty ile tam nas wieziesz? 35. Czyli 30, to mamy 67 ton. Ciekawe, ile Bolek tu będzie miał na tym swoim. Wypyrtku. No dobra, tam się będzie rozumiem. A? To mi się podoba. Załapał mi tego. Jedziecie. Jedziecie, co? Łączyło mi. Kurde! Też włączam sobie chwilę i wyłączam. No klikam ciągle coś. 15 minut odcinka. Myślę, że wyrobimy się w 25 minut i zdążę sprzedać i to będzie gitara. To zdążę sprzedać? A, kunie? Mhm. Wtedy jedzie siać do mnie. Jeżeli starczy w odcinku jeszcze coś, no to pojadę od razu siać do ciebie. Bo tutaj ale to ja się. Jeśli tam mi dać, to ja będę sobie włączał już go, żeby on mi siał. A no to sobie możesz wziąć. Przeciąć na luzie. Ja będę jechał, bo ja tak, bo ja muszę przecież pojechać tym. Z koniami, no to tam na luzie jeszcze. I to co będziesz mógł wziąć. Ile ty tam masz te przednie przyczepy w ogóle? W ogóle jaki ty masz te przyczepy? O. To mówię, ja mówię 15 same. Ton? Tak. Dobra, jo. To 15 ton mówisz, tak? Ja ponad 15 ton, 15 coś tam. 30, ja się nie mylę, chyba 32 tony mi chodziło. Dobra. Czyli takie same masz jak moje? Te dwie, dwa zestawy moje też mają 32. O, pala. Ja mam wysypane, wracam. No to git, to powiem szczerze, że we dwoje też na luzie byśmy może zdarzyli. I ja. Bo myślałem, że troszkę jednak kukurydza, myślałem, że troszkę. Ale fajnie, wiesz, fajnie, że tu jest taka droga zrobiona, kręta po polach, że mogliśmy dojechać. Bo normalnie prosto do drogi, jakbyśmy mieli jechać, no to by nie było opcji nawet, co nie? Bo bardzo, bardzo byśmy dużo stracili, ale tak to tymi zakrętasami jako tako daliśmy radę. Myślałem w ogóle stąd, myślałem, że biogazownia jest bardziej tak jak destylarnia tam. Znaczy ona jest w miarę tu szybko. Ona jest tak sama jak destylar, tylko ona od razu tu jest przy drodze. No. Z boku się spada. Ta nas już tam, jest tam dalej. Ta nas już jest kurczę na moich polach, więc bardzo szybko jedzie. Więc bardzo mówisz, dobrze. Że drogą jadę. No właśnie. Ale już jesteś na wysokości moich pól. Jup. Więc
więc się bardzo cieszę. Czadu pomocno. No i mnie najbardziej tylko będzie ciekawić, jak to wszystko będzie wyglądać później. Do końca i koniec, nie? Tak? Nie wiem, czy dojedziemy. 97, 98, 99, to. Ach, dojechane. Dobra. O, teraz ogień. Ua, on by tak chciał codziennie. No dobra, ta nas już do widzę dojeżdża. Więc... Ja już jak będę mnie, książka będzie mnie wozić, to ja już widzę przyczepę tutaj do niego, jakąś pocznitkę. I akcja taka, jak trzeba. Czekamy do nacka. A nas tam piłuje mocno, więc jesteśmy blisko. Fajnie, wyrabiamy się naprawdę co do, że tak się wyrażę, chwili. A nas, Zetor daje radę, co? No. Ale oha, tam podrzuciło przyczepami, aż miło. Kamień. Złapie, odpalamy, jedziemy. Jeździmy sobie trochę w środeczku, zobaczymy, jak to wygląda. O, trąbienie. Robimy na 4, tak? Nie. Ale fajna ta wycieraczka jest w klasie. No. I tutaj z boku też jest. Dwie z boku są, tutaj i tutaj. A z tyłu? Z tyłu też jest. Oho, z tyłu też mi coś lotuje. Ledwo tam co widać, ale ta z przodu, jak ona tak, kurde, cynk, cynk, cynk. Fajny pomysł, fajny, fajne, podoba, no, mi się to. Ogólnie mi się podoba ten piękny zestaw tutaj, klasa. Oczywiście jest to zestaw tylko wypożyczony do tej akcji. Ile w ogóle za wypożyczenie się skarbni? Cały zestaw 20 tysięcy. Ale to raczej, jak się sprzedasz kiszonki, w ogóle to ci się opłaci. No tak, tak. No to na pewno, no. Tego oczywiście wziąłem to na wypożyczenie, bo potrzebuję tylko na takie małe pole. Dodatkowo myślałem na temat Rostelmasza, ale Rostelmasz już był na tylu seriach, na tylu takich akcjach, że trochę szkoda, a mówię, klasem chyba tak zbytnio dużo nie jeździłem, więc chętnie. Bo mnie się czy nie? Trzeba? Pracowałem drzewo. Ciągnij, pchaj go, dawaj, jeden. A przemaluje się, ale pędzelkiem będzie gipsy. A ja, wałkiem. Mój zestaw, powiem szczerze, że chyba nie będzie nawet zapełniony. Może, że ostatni zestaw mój się napełni, tak to. No żeby... tak, ostatni twój, żebyś ci się pojechał. No ja już pojechał, aby już do domu, tak to. Więc ty, jak Bolek przyjedziesz, to się zamienimy. Ja sobie wsiądę do swojego niepołanda, a ty już mi to obkosisz, jak skosisz, skończy się to. Bo myślę, że ja już to zbiorę na raz. Teraz ta NASA do końca i ja już zbieram na raz. Tylnia, to na wyprzodę. Gitara. Rozglądam się, czy Bolek już nadciąga, ale nie widzę go jeszcze na horyzoncie. Wraca. Czekam, czego zobaczę na tutaj. Nie na minimapie, tylko tutaj. Trudno, bo daleko. Ciężko, ja naprawdę nie widziałem. Jechałeś na czuja, mówisz? Tak. A to, ale ty już wracasz. Tak. No to dobrze. A ile macie procent? 55. Ja to dąż. Chyba. Tego nie wiem. No, zabrzmiało. To chyba Bolek jedzie. Bolek nadciągał. Popierdzielił z jazdy. O, proszę bardzo, Satta NASA. O, jest! Gdzie ty jesteś, jak ty Satta NASA widzisz? No tu jest, dobra. Jak zobaczyłem, że ten, że... Jak zobaczyłem, że Satta NASA, to... Blisko. To już mówię, gdzie jest blisko tutaj. A nie po sianym, tak? Po Ściernicku. Nie, no, po Ściernicku. A tam jest samo Francisco. Która popadało tak, troszkę tak? Mam na pewno już ponad 90 ton, prawie 100 ton już jest, tak? Na silosie. Czyli będzie 130 ta NASA i moje tam trochę, no to prawie 150 ton będzie. Tak, okay, bo lepiej liczyłeś. Też nie pomyliłem. Może nie pomyliłeś, mówisz chyba 160-180. Więc nie jest źle. Jak na pole, które nie było oczywiście nawiezione, niczym zrobione, to i tak bardzo dobry wynik, pamiętam. Ile procent? 96. No to podjedź moim już tutaj. 97. 98. Nie zdążymy do końca. 99 i stuwa. Nie udało się. Dobra. Ja już czekam na moją furę. Myślę, że we mnie wiedzie. Ja plandekom ostatnio, bo dopiero się zapomniałem założyć ten stawek do plandeki. O, już 200 kilo poszło.
tam kluczyki wymienić. Dobrze. Dużo sobie nie pojeździmy, ale... Ale na raz już wszystko weźmiemy do końca. Dawaj, Edek. Ogień. Ale idzie. Robota dobra, mi się podoba. Ten światła wszędzie pozapalał. Nie przesadzajmy. Nie, to, że pada deszcz, to nie znaczy, że od razu będzie... Nie no, bo ja siadam na drogę, ja wiesz... Nie na polne drogi to mi nieprzydatne jest. No jo, ale jedziesz sobie gówno. Znowu ten tepomat. O. Czwórkę sobie dwa razy kliknij, już będzie na stówę. Co? Tam jest taki tryb na czwórce bo tych wiem. Tempomatów. Więc... Myślałem, żeby się przyczepę odczepiła, nie? No. Ja tej jednej mam pandekę, a tej na tej pierwszej nie. I tak patrzę, co jest? Tam mam to wytrząść dobrze burty, bo tam jak przyklejało się... Kurwa, wszędzie nie zamknąłem szyby przed niej. No właśnie widzę, że... Nie, ale masz szybę w tą fajnie stronę, to ci nie pozacina deszczu. Jakąś tam demkę jakbym miał, to ja pierdzielę. O. Mi się ogólnie szykuje fajny zestaw. I nie wiem, czy nie wykorzystam to na tą serię. Zakładając tutaj bardzo fajną akcję z wami, znaczy dla was, więc tutaj ludziska zostawcie łapkę w górę i czekajcie, bo jeżeli się uda, to na najbliższych odcinkach może się udać. Nie mówię tutaj na razie o firmie kompostowej, bo to jeszcze daleka droga. Dawaj auto. Tak, no ale coś ten desen, ale ono będzie naprawdę fajną sprawą i myślę, że na tą serię akurat bardzo się przyda. Powoliły chłopaki, nie? No tam najgorsze jest to, że moim najcięższym ciągnikiem jest chyba ten New Holland. Więc nim będę musiał ubijać. Może, żeby pożyczyć z tego klasa. I pojadę się czkarnią ubijać. Ale myślę, że tam jest tak mało, że się nie opłaca, więc będzie ciekawie. Na dwa razy? Na dwa razy to weźmiemy jeszcze, co nie? No pewnie tak. Tam będzie gitara. Szkoda, że akurat tak trafiło się, że dzisiaj cały dzień prawie, że będzie padać. No ale no tak się już obmyją, jest. Chociaż nie trzeba będzie czyścić. Tak już jest, nic się tego nie zmieni. Niestety. Przewinąłem noc, rano wstaję, magalek nadaje, że będzie padać, no to musi padać. I nic się z tym nie zrobi. Nie wiem, czemu on mi tak dodał gazu mocno, bo wyrwało mnie jak dzik. No bła. Na raz nie ma chyba opcji tego wziąć, co nie? Przecież chyba metalu wykryła. Czekaj. Okay. Metal wykryła. Czekaj, kurde. Czekaj, mordeczko, muszę ustawić. A jak, Edek? Nie. Czekaj, stój. Spoko. Ja to ustawię. Bo tam będzie się chyba z... A nie, nie będzie się zwężał, to jest jednak... Może ci się uda, jak ci się uda, to będzie super. Bo jest jednak po dwa, czy tam jeden rządek się nie opłaca wracać. Jeżeli ci się tak udaje... musisz już dojechać troszeczkę. Że wygląda, że nie mam z tyłu wycieraczki. Bieda Edition. Żonder Bieda Edition. Wypremium, ale... Wypremium, a jednak nie. Minus chyba. Tak, jest ładnie. Tak, będzie pełny zestaw prawie. Bez tam paru procent. No to już widzę, dojechałeś tutaj. I będzie ponad 150. No, prawie chyba 160 nawet prawie, będzie. No. Jeżeli dobrze liczyłem nasze zestawy, to będzie 160 ton. Mam 96. Albo nawet 7%, a jednak 96. Dzięki ci bardzo, dzięki wam ogólnie bardzo za wspólną modlitwę tutaj. Bardzo miło się z wami pracowało, chłopaki. Oczywiście wynagrodzę wam to. Teraz dawaj lawetę, bierzemy się szkarnie. No teraz 3, 2, 1 lawetę. Kurwa, ten to się nawet rozgrzać nie zdążył. No właśnie, ty twoim zestawem daj mi jeden kurs tylko, co nie? Ty już tam nas już zjechał do siebie. Gdzie? Jeszcze nie, tam jest na biegazowni. A, bo ty żeś tu ten. Napełniał go. Jo. No to dobrze, żeś go napełniał. A wysypałeś swój zestaw? Jo. No dobra, tak. No to ja jadę. Zajęło nam to ogólnie 25 minut. Cała akcja. Więc mnie bardzo to cieszy, że tak to wyszło. Ale tutaj mocno wali w szyby mi ten deszcz. Bo będę miał bardzo fajne pole dla ciebie do siebie. Ja? Normalnie petarda. A to nie bierzesz sobie zestawu już teraz? A, no to pobieg. Przecież tam weź sobie mojego New Hollanda, chyba pociągnij. Bo jego nie mogę tutaj puścić w to pole, bo może mi rozpierdzielić pół gospodarstwa. Ale jak przyjdziesz ty robić, to naprawdę będziesz zadowolony tu.
Nie wiem. Że, czekaj, bo ja tam nie liczyłem, ile tam jest koni potrzebne, bo nie wiem, czy to ten Nicholam nie będzie potrzebny. Tam ten może nie dać rady. Ale spróbować możesz. Jak pomagają? Spróbować możesz, zawsze się dowiemy, o co chodzi. I cyk. Gdzie ty masz się... Dobra, to nie było pytania. Czy ja coś muszę sprawdzić? Nie wiem. To nie sprawdzę, to... Zapal, cześć. Tu jaka kukurydza. Wiech puściła. Ona już kupuje. Kukurydza... Oj Jezu, on tu będzie skręcał chyba. Daj mi... No nie, mam przecież. A, nie trąb, przecież jadę, nie widzisz. Nie klej. Duże zestawy mam. Nie klej. Co, żeś odwalił? Na 100% coś na wygodowni. Nie wiem, ta nas jest na wygodowni. Masz nawóz na gospie? Tak, pod stodołą. Pod garażem tak zwanym tutaj. Tam aha, gdzie kombajn. Przyjechałem jako... Ej, co ty zrobiłeś, żeby mi zebrać 2000? Nie wiem, napełniłem tu się... A! No ta. Czemu ty się do nas... Czemu do nas tu wjechałeś, że się tak zapytam? Schowałem się. Ja! Bolek, weź przyjdź tutaj, co nie? Zobaczcie, gdzie on się schował. Poczekaj, zaraz. Co za świr, co nie? Co za świr. Nie widzisz mnie. Ej, dziwne, bo ostatnio mi zabierało, kurde. To już zgasiłem ciągnik, nie? Oddasz mi zaraz, co nie? O. O, bardzo ładnie. Kurwa, na destylarnie przybiegłem. 2,5 tysiąca. Kurwa, kaczki. 4,5 tysiąca może to ja powiem. Czekaj, czekaj. Dobra. Nie widzę na razie to nasa, gdzie on jest. On się schował. Nas. Zjedzone. Ale jaki świr, co nie, że... Jak się zmieścił tutaj, to jestem w szoku. Masakra, jaki to pociąg można by było do gwiazd zrobić. Patrzymy, jeśli od kogoś się zaklinało jechać, nie idzie, trzeba sprzedać, umarać wszystko. Drzwi nie mogę otworzyć, ociągnika umarł. I co jest? Nie chce się o tym? Halo? To. Nie chce mi się wysypać z przyczepy. To boję się, że może być co mało tych koni. Ile ten New Holland ma? 150? 160? Ponad 150. Plan? 150 ponad chyba. Dobra. Ej, co jest? Nie mogę wysyłać przyczepy. Mordeczko, jakbyś mógł jedynie nie, to weź tam na escape'iku, napraw sobie siewnik. Czekaj, na razie to mam tutaj, jestem trochę zajęty, bo mi się to wsiśko popiel dzieliło. To jest na przykład wędzierkę naprawy i siewnik. Ale już zaraz ci to naprawię. Trochę się rozciągło jednak. Nie spodziewałem się, ale... Nie chciało nas tył się sypać. Pewnie może dobrze, że zdyszał. Mniejsza z tym. Ile wyszło ogólnie? 162 tony. Pięknie. Bardzo mnie to cieszy. Ogień. Bardzo mnie to cieszy. Ja teraz... A, miałem się naprawić. Dobra, to już naprawiam. Miałem się zahamować, bo on wjedzie w płot przecież. Siewnik ci miałem, tak? Oddałeś mi ten hajs? Naprawić. Czemu mi nie oddałeś hajsu? Teraz ci oddam. To wolę go już puścić, bo tak to ogólnie to odwaga się miejki stałe, nic nie robią. Ciekawe jak bym sobie poradził, na to mnie ciekawi, to bardzo. Kurwa, u mnie górki, nie? Troszkę. No to u mnie też to ciekawi. Czy on sobie poradzi? Tu jest taka. Czekaj, trochę... co ja chcę siać tu, o ja pierdzielę. To jest taka trochę górę śmierci tutaj porobiona z tej kiszonki, ale tutaj to nie jest na pokaz, tylko na biogaz, czyli to ma być raz, dwa, trzy i po robocie. Ole, tu chłopaki uciułali taką piękną górę, że... Dobra, jedziemy rzepakiem. W tym sezonie ja walę rzepaku, to jest. W tym sezonie nawet fajnie sobie podzieliłem. Ja nie miałem już w tym sezonie, dobra, w następnym sezonie kupuję ten. A tak, do tego kombajna nie będę kupował przystawki. W tym sezonie to po prostu soję. Ja co sezon. Na razie robię wszystkiego po trochu. Trochę tego, ja trochę tego, trochę owsa i pszenicy. Dobra, zapierdzielaj. Nie chcę mi się jakoś brać tak mega, nie wiem, czegoś więcej, czegoś mniej, tak? Porówno jednego, drugiego, trzeciego i... Jest. Ale tak śmiało. 20% ubicia dopiero. O Jezu, samym ciągnikiem to ja będę ubijał i ubijał. Ten pojeb, gdzie mnie zasiał mi do końca, ja. No trochę tu będzie robota, ale nie powiem, jak na sam ciągnik i tak ładnie zepchnął tą górę. O, tutaj w pot.
jest trochę roboty, nie wiem czy w ogóle będzie mi się to opłacało jeździć, bo mogę tutaj ubijać i ubijać. Nie wiem czy to sobie nie zrobię poza odcinkiem, bo jeszcze chciałem zjechać i sprzedać kuni. Boże, ten ciemnik u mnie to beznadzieja. Robi jedno pole 100% zepsucia. Ten krzyżownik tak jest po grubości? No. Już chyba z 5 razy go funkcjonowania prawiałem. Oh no. Słabo, słabo z tym jest. Ja chyba tak od pierwszy raz. Więc jest całkiem dobrze chyba. 29, nie, dobra. Ja sobie to odpuszczam, bo... No, bo ja przecież tutaj dostanę nerwicy, miałbym to teraz jeździć w tom i z powrotem. Z 20 razy. Nie, to podjedziemy, nie wiem, we trójkę. Poza odcinkiem i pojeździmy. To tam zjechał stamtąd? Ja. No to spię. Ja podpinam przyczepy, lecę, podpinam kolejną przyczepę z koniami. Też polecę, żebym chociaż w tym odcinku sprzedał te konie. Bo mamy 30 minut odcinka już. Proszę bardzo. Ledwo co tu wyjechałem. No ja mam teraz fajnie, bo ja muszę tędy jechać. Więc tutaj polecę zaraz tym zakrętem i już chwila momentu i będę. A stań to cię wyciągnę jak GTA człowieku. No jedź też. Wiedziałem, że ty ktoś będzie jechał, dlatego wolałem się upewnić. Żebym w niego nie wjechał i tak prawie, że bym wciurał się w niego, dobra. Sapuję pod górę. Uuu, ładnie jedzie. Grzechu tam. Mój? Jop. Mój to jest mój. Dobra, wymuszam. Uj, nie wiedziałem, że tak szeroko pójdzie, ale już mi się nie chciało teraz hamować i czekać, bo 3 lata, a ogólnie przestaje padać. Nie wiem, czy zauważyliście. Nie, u mnie jeszcze nie. Ale przestaje padać, bo już nie słychać tego. A, to u nas jeszcze słychać, jak sobie. Aha. No, to nie, jeszcze, jest, dobra, sorry. Sorry, jednak jeszcze słychać, takie mam wyciszenie w kabinie. Ja pierdzielę. Pełnego. Myślałem, że nie słychać, bo wcześniej tak mocno napierdzielało, teraz jakoś zbytnio nie słyszałem. No i już jesteśmy na mojej gospie. Cały dzień zajęło mi to. Wyjechałem ło, 9 rano, jest 17, cała dzień. Jakbym słyszał po sąsiedzku odcinek. 8 godzin. Czemu po sąsiedzku? Czemu po sąsiedzku? Bo tam było ten odcinek, słynny moment i ty strzelałeś swoją 60 zieloną na Dobra. Łące i mówiłem. Ja wyjechałem jak Bronek w Mokrzynie, dobra. Jest jak godzina 18, jak Brunczek. Mokrzynie, ja. Wszystko się zgadza. Teraz mi się przypomniało, o czym ty do mnie mówisz, co nie? Co ty gadasz? Co ty gadasz, chłopie, co ty gadasz? A ten twój wariot ten tutaj jeździ jakiś? A ty jesteś z nim, tam z nim pilnujesz go, trzymasz go za rękę? Tak, ja biorę tego. Uważaj, bo ja muszę tu się złamać. Uważaj, żeby się dobrze złamać. A jak to jest? Stała. I co trambić, co trambić? To pisonka, kurde. Dobra. Przyczepy na środku podwórka, krowy mokre, może krowy to nie zaklało, konie mokre, ale... Świnie się babają ogólnie. Ile ogólnie mamy... Świn jest dobrze, bo świnie 70 to one dzisiaj dadzą radę. Kismet, Beast i Uter na sprzedaż. Kogo? Bole twój pracownik gie, nie? Tak, a co? Punkt bije. Zobacz, jak tam zrobił. Nie gadaj. Nie wiem, czy nie nawijał znowu 3 metry w czeku. Zobacz, jak jest nawód. Może to. No jo. No wracam dziś, chyba musiał być ten. Zrobił jakieś 3-4 przejazdy bez tam. Nie do końca. Ale to ten sam do końca. Nie? Jo, drzewa na 3 przejazdy się przytrafił. A no jo, no to on tak się ten. Tam, gdzie drzewa kolizyjne, to jest najgorsza zmora tych skubańców. Nie ma to tam. Przecież miał ją z boku, no kurde, nawet biesiewnikiem. Ty, no to wy dostajecie po 20 tysięcy tak to ode mnie. Za konie. Bo ile kosztuje jeden koń? No bo ogólnie dostajecie 40 tysięcy zawsze ode mnie. Za konie. No to odlicząc 20 za biogazownię. No to wtedy ten. 20 tysięcy dostajecie. Ten tu jakaś na drodze też tu sieje drodze. Ty wyjeżdżaj mi stąd gościu, a nie na drodze siejesz. Opuszcza się na polu, a nie na drodze. Tutaj ludzie jeżdżą. Weź ty tego swojego, nie wiem... Polna droga, tak? Co to jest? I weź tego Ignacego, kurna, i Janka. Jezu, Janek jest bardziej niż Ignacy. Krasucki tutaj. To jest bo Ignacy Irek to... przez J. Bo Irek to właśnie, Irek jest przez I, a... Znaczy nawet Ignacy też jest przez I krótki, a to jest J. Dołożyłem później.
Więc tam Janka, Janka Jobanego u granicy, weź tam. Że mefedron ma na całym bundurze. Zaraz zrobię taki mefedron, że mu się odechce. I cyk. O, jak mnie tu wybiło, jak na. To ja tu mam posiane w ogóle. Ja mam wszystkie oprócz jednego tego, rzepak, co dzisiaj skosiliśmy. Rzepak. Dobra, jadę dalej. Bo musisz to połączyć, a chyba do mnie. Tak, no to tylko przeoram miedzę i jelo, co nie? Jak też tutaj to mi skończy, tutaj to. Więc, poza odcinkiem mam za dodanie przeorać, walnąć gnojowicę i zasiać ten mój kawałek pola, ale to jest tam jakieś 20 minut roboty. I to by było na tyle. Nie spodziewałem się, że tyle zajmie mi akcja kiszonka. Ale z drugiej strony robiłem już ostatnio tyle razy siewy, że akurat nie płaczę za tym, żeby robić kolejny raz siewy na odcinku. Ważne, żebym sprzedał konie, zarobił pieniążki. Cyk, cyk, cyk. Potwierdź. I chłopakom od razu za pamięci przelewam po 20 tysięcy. Zwolnij kierownika. 20 tysięcy. Zwolnij kierownika. 20. Odpocznę sobie 40. Bo mi klikło. Więc chłopaku mamy z głowy, a ja jestem za rok. Kurde, miałem ponad 400 tysięcy, nie? Ale to będą wydatki. No to normalnie, co robić, nie powiem, że nie. No jak coś się uda zbudować u mnie, bo projektanci byli wnętrz. Projektanci wnętrz chałupę mu będą budować znowu. I wszyscy ludzie powiedzieli, że nie mam robić, że jeden budynek, mam całą gospodarzę. Tak, no ciekawe. Nawet chłopaki nie chcecie wiedzieć, co odpierdolili. Powiedz. Gadujcie. Kupiłeś takie same konie, albo nie? Nie, nie kupiłem w ogóle. No i przyjechałeś. Nie, wyjechałem, z tego, ze sklepu. Wyjechałem ze sklepu i kapłem się, mówię, ty, chyba coś się zniechalo. Mówię, coś za dużo mam pieniędzy na koncie, co nie? No. Wszystko jasne. O ja pitole. Trzy konie trzeba wziąć. Ten jest kolor najlepszy. Czarnego dawno nie było. I bułanego też może być. O i teraz wszystko się zgadza. Tak to trochę za dużo tych pieniążków na koncie było. Coś mówię, nie hało. Jak to jest w ogóle z nabożeniem w tym sezonie u mnie? A ja nie wiem, czy ja nawet do sterka nie spojrzałem, że nie ma nikogo na przyczepie. Teraz już tak. Łogień na przyczepie. Dobre to było, dobre to było. Ja jestem za. Ale odcinek naprawdę się udał moim zdaniem, więc. Co miałem zrobić, to zrobiłem. Szkoda, że padało. Mogło padać, nie wiem, pod koniec albo. Ja nie narzekam. No kurde, nie w tą drogę zjeżdżę. Dlaczego? No to ja będę jechał koło Thanasa. Była tam, żeby cię zaraza nie złapała jakaś. A już, od razu. Nie no. Żeby ruda nie przeszła na pyciągi. To jest wszystko git. Na mój tam, na mój tam. Zetora. Jeśli chodzi o rudę. Nie, on ma tutaj białe rzeczy, więc bardziej by jakieś wełna przeszła na mnie. Malaria. Malaria, jakaś wełniasta. Ale jeżeli chodzi na temat rudych rzeczy, to lepiej dzisiaj już nie rozmawiajmy na ten temat. Nie denerwujmy się, znaczy ja się, żebym się nie denerwował. Jeżeli chodzi o sprawy rudę, tutaj o. Też podchodzi do Rudego, ale to tylko Ule, sąsiada. Rudy do Rudego. Ula w golfie. Tego. Ula w zajmę golfie, Ruda w maździe. No, ale tam śpiewy mocne są. I ogień. Co tam siedzie? Nie wiem, tutaj z górki ledwo co, myślę, że nie wyhamuje z moimi szkapami. Ale wszystko było git. Fajnie. Wszystko zrobione. Jest 40 minut odcinka. Dojadę. O, wypakuję. I będziemy mieli z głowy. Jeszcze będziemy musieli dzisiaj przejechać nimi pewnie. Więc no. Jeszcze chłopaki będziecie musieli zawitać moje skromne prełogi. Po co? Pojeździć konia. Niech pomyślę. Nie. Dobra, nie ma problemu. Ja już tutaj jestem gotowy. Ja objadę swojego, wasze nie będą rosły w ogóle. Będą takie małe ciukutki. Tam jest ciukutek. Gdzie będą robić? Kutek. Ale słodkie to było, mordo. Nie wiem, co. Myślę, że nie powinienem za to brać. Ciukutek. Ale taki poeta, jak to było.
Dzisiaj na teatr I ta poety. chmura To... krajewska. Dostaliśmy Sama, Admirala i Nemo! Gdzie jest Nemo? O, Kto bierze Nemo? To jest mój Nemo, jak to. Kto bierze, gdzie jest Nemo? Kto bierze, gdzie jest Nemo? Czekaj, nie, przestawała padać, czekaj, grzmoty takie, że zetora to Adam kurwa Lechacz, zawodziło, nie? Kurwa, 13 godzin temu powiedział, że przestało padać, nie? Druga burza przez drugi strony. Ciekawe się wyda. Ale cimno się zrobiło, nie? Ja powiedziałem. Jest naprawdę dobry wynik, tam a jeszcze tam muszę takie posprzątać moim wiaderkiem. Wziąłem sobie wiaderko, bo jak dobrze widzicie, no, pal wiadro. Wiaderko mi się buguje. Magalak na to, że jest zachmurzenie 3 dni. Zapomniałem, że ta... 4 tygodnie suszy. Rzecz jest taka mądra, że wysypać muszę na ziemię, a nie do koryta. Na ziemię? Dobra. Kiedy nie mam naczynia? Trzecia dawka nawozu już idzie, nie? Ja się dziwi, że 50 ton z hektara. W rzepaku sypie. Cyk. Też poszedłem w tym roku w rzepak. Mówisz? Ja nawet nie wiem, ile doszedłem tego rzepaku. Po 13 hektarów mam w rzepaku. O i cyk. Do mnie wysypujemy. Tak się żyje na polskiej wsi. Że wiaderkiem trzeba wyciągać wszystko. Boże, myślałem, że to nas odwaliło. Boże, się przez... Kurwa, przetop... O, Adam z wiaderkiem wszyscy to widziałem. No. Jakoś trzeba dawać. Dema. A uda mi się to wszystko podbierać? A ja wiaderk. A dobrze, jak udaje się silnikiem, nie, nie wiem, zaraz urwie pewnie wycieraczkę. Ja muszę zobaczyć, jak mój ten zestaw tam daje radę w ogóle. Gdzie on został wykorzystany do celów niecnych. Humorystycznych. O, nie uda, dobra, nie chcemy się tego zbierać. Odkładamy jadro. I będzie Gites jeszcze na koniec. Skoczymy tylko. Gdzie ty jesteś? Na którym polu? Ja? No, tym moim. Koło dumu. Chyba tam na dole, a nie koło dumu. Jebany, jak zawraca, pa jak się nie boi. A mój był ten Gregory. O, Memory 5. Gregory Memory 5. A, bo ty tu siejesz, Boże święty. No dysz, żeby lepiej przyjęła zimia. Grzechu! Grzechu, patrzy. Jak dajesz radę? Grzechu, daje radę! Oko ci przyjęło tam, o, 19.30, aż się zaświetliło wszystko. O, jakie ciemne chmury nad nami, o Jezus Maria. O Jezu, to chyba jak przebrzydle. Ej, ale tam ciemno, jak jest tamtą stronę, zobacz jak czarno jest. Nic nie. W tą w moją stronę. Ja pierdyle, tam to jest ciernica jakaś. Zakreślisz łąkę? No gdzie? Przecież się nie ubiłem. To ze Stotum Wincy będzie. A fajnie, to nie zakrywam ją. A może. Fajna sprawa. Mi amigos. Dyskoteka. Nie, bo w stodołę tam. Halo, halo! Tata straż! Ju, 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 ju! Ogień, jedziemy! My wam serdecznie dziękujemy, zostawcie jak najwięcej łapek w górę i wpadajcie na kolejny odcinek do Bolusia. Na razie, trzymajcie się. Cześć! Cześć! Cześć!